horror w tramwaju Rumunia. Szyna przebiła podłogę tramwaju w Bukareszcie. Ranny pasażer. Gdyby 50-letni pasażer tramwaju w Bukareszcie, stolicy Rumunii, stał odrobinę dalej, mógłby nie przeżyć. Tuż obok niego szyna z impetem przebiła podłogę tramwaju. Jak to możliwe? Służby nie wykluczają, że fragment torów wybrzuszył się pod wpływem wysokiej temperatury i pękł, ponieważ był konserwowany w niewłaściwy sposób. Do zdarzenia doszło po tym, gdy bukaresztański tramwaj linii 19 odjechał z przystanku Nerva Traian. Chwilę później pasażerowie poczuli wstrząs, a ci jadący z przodu pojazdu, jak opisują lokalne media, widzieli straszliwą scenę. Okazało się, że podłogę tramwaju przebiła szyna, raniąc 50-letniego mężczyznę. Gdyby wówczas stał kilka centymetrów dalej albo siedział na fotelu, nie miałby szans, powiedział telewizji Stir Leprot świadek incydentu. Możliwi winni, upał i ekipa techniczna. Poszkodowany pasażer trafił do szpitala w stanie stabilnym. Miejskie służby oraz policja sprawdzają, dlaczego tor wystrzelił, gdy przejeżdżał na nim tramwaj. Jednym z tropów są widoczne na szynie fragmenty spawów, co sugeruje, że ekipa techniczna dbała o nią w niewłaściwy sposób. Śledczy biorą również pod uwagę panujące w Bukareszcie wysokie temperatury. Podczas upałów szyny wybrzuszają się i wyskakują z torowiska. Z takim zjawiskiem można spotkać się także w innych krajach. Z notorycznymi wybrzuszeniami walczy chociażby Kraków, jednak nie powodują one wypadków, a jedynie chwilowo uniemożliwiają ruch na danej trasie. Za incydent przeprosił Zarząd Transportu Miejskiego w Bukareszcie. Dołożymy wszelkich starań, aby w niedalekiej przyszłości nasza infrastruktura była nowoczesna i dało się ją użytkować w normalnych warunkach, zapewnił.